Dzień dobry, przedszkolaki. Dzisiaj widzimy się znowuż na kulinarnym spotkaniu razem z panią Majką, która zdrowo gotuje, jak już wiecie. Można ją w internecie, przypomnę, spotkać pod nazwą Zdrowy Brzuszek. A dzisiaj pani Majka przygotuje dla nas pisankowy mazurek. Ja chciałam jeszcze wam przypomnieć, zanim zaczniemy gotować, żebyście pamiętali o ważnej rzeczy, czyli o czym? O myciu rączek, prawda? Tak, myjemy rączki. Myjemy warzywa, owoce, jeśli są, i przystępujemy do pracy. Tak jest. Rączki umyte. To co, pani Majko, zaczynamy, tak? Ja bym zaczynamy. Poprosiła, żeby pani Majka pokazała nam i powiedziała, jaki sprzęt jest potrzebny do gotowania i jakie produkty będziemy używać do naszego wypieku. Tak, potrzebujemy miskę, najlepiej większą, łyżeczkę, kubeczek bądź jakąś większą miseczkę, najlepiej coś wyższego, blender oraz wałek. Super. A z produktów? I z produktów to będzie cytrynka, będzie jabłko, będą rodzynki, soda oczyszczona, miód, mąka, tutaj mamy skórkę startą cytryny, masło, żółtko jajka i posypki. Ewentualnie mogą to być migdały cięte, mogą to być różne kolorowe posypki oraz orzechy. Wygląda znakomicie. To co, zaczynamy? Pewnie, bierzemy się do pracy. Tak jest. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie to ciasto. Okej. Masło najlepiej w temperaturze pokojowej zabieramy, łączymy z naszym żółtkiem. I startą skórką cytryny. I odrobiną miodu. Dokładnie mieszamy, aby wszystkie składniki się połączyły. Czujesz, jak pięknie pachnie? Czuję, już nie mogę się doczekać efektu końcowego. Troszkę to potrwa. Jeśli ktoś ma drewnianą kulkę, taką kuchenną, też to może myślę... To może ja będę ucierać, tak? Okej. Okay. Można. Dobrze. Można jeszcze troszkę poucierać. A ty, Majka, zabierzesz się? Następną rzeczą, którą zrobimy, wsypiemy mąkę, wcześniej przesianą, do miski. Oraz odrobinę sody oczyszczonej. Okay. Gdy już tak mokre składniki są już wymieszane, łączymy to proszę z mąką. I teraz praca rączkami. Zobaczcie, jaka to będzie super zabawa. Tak, myślę, że tutaj jak najbardziej dzieci mogą razem z rodzicami to zadanie wykonać. Łączymy wszystkie składniki, aby uzyskać konsystencję plasteliny. Czyli gotowanie z zabawą. Już nam coraz bardziej się wszystkie składniki wymieszały i połączyły z mąką. Okej.
Zobaczcie, taką, wyszła piękna kuleczka. Tak, taką kuleczkę. Teraz już mamy wszystko wymieszane dokładnie. Czyli miseczkę mogę odstawić, tak? Tak. Zabieramy najlepiej do woreczka foliowego i do lodówki wkładamy na około godzinę. Rozumiem, żeby trochę schłodzić. Jasne. Słuchajcie, schłodzone ciasto wyjęliśmy z lodówki i z panią Majką podzieliłyśmy na dwie kuleczki. Miałyśmy przy tym bardzo fajną zabawę przy lepieniu tych kulek. I co teraz, pani Majko? Teraz robimy nasze pisanki. Paluszkami delikatnie na stolnicy musimy to nasze ciasto kruche, tak jakbyśmy wałkowali. Pomożemy sobie troszkę paluszkami, a później zabierzemy wałeczkiem, delikatnie rozwałkujemy. Jeśli klei nam się do wałka, warto sobie podsypać delikatnie mąką. Okej, myślę, że... O, mi się, widzicie, tutaj troszkę klei, ale też może za mocno przycisnęłam. Tak. Czyli trzeba bardzo delikatnie to robić. Delikatnie. Albo czasami jest zbyt zimne to ciasto, albo też miękkie, też czasami takie rzeczy się dzieją, ale jest dobrze. Jest okej. Następnie nie mamy tutaj gotowych foremek w kształcie jajka, ale pomożemy sobie w inny sposób. Wy też tak możecie zrobić. Kubeczek bądź szklankę. Odciskamy, tak jakbyśmy chcieli robić pieroga. Super. A resztę na bok. Wyszło nam koło. Tak, koło nam wyszło. I teraz delikatnie paluszkami. Formujemy jajeczko, tak? Tak. Takie nie za duże. Formujemy jajeczko. Proszę bardzo. Moje już gotowe było, chociaż szpiczaste. No, takie są jajka. O, jest. Z pozostałego ciasta robimy malutkie kuleczki. Tak jak z plasteliny. Okej. Okay. Takie malutkie. Okej. I dookoła naszego jajka przyczepiamy. Zobaczcie, ile jest przy tym super, jaka jest przy tym super zabawa. Tak. I w koło. Troszkę się pobawimy w tak kuchni jest dzisiaj. Moje bardzo duże wychodzą te kulki. No moje też. Chyba mniejsze zacznę robić. Lepiej wyjdzie. Tak, jedną przy drugiej. Dobrze. To będzie nasza obwódka jajka. I w środek włożymy jeszcze kajmak. Tak, myślę, że możemy tak to nazwać, nasz kajmak. Czyli masę, tak? Tak. Masę będziemy robić jeszcze za chwilkę. No i najprzyjemniejsza też rzecz, którą na końcu zrobimy, to będzie dekoracja naszych jajek, pisanek. Powiem wam, że dawno się tak fajnie nie bawiłam. Prawie gotowe. Kto pierwszy? Można robić wyścigi. Można. Hop, ostatnia. No, proszę, pani Majka jest pierwsza. Jest, poprawimy. Troszkę warto podociskać. Rodzice niech pomogą. Ja już lepiej ostatnią kuleczkę. Tak. I tak, nasze ciasto jest gotowe, aby włożyć do piekarnika. Przekładamy na foremkę.
na papier najlepiej do pieczenia, żeby było łatwo wyciągnąć. Piekarnik trzeba nagrzać do jakiej temperatury? 180 stopni, okay. Około 10 minut okay. Pieczemy. Ale pieczemy z termoobiegiem? Tak. Okej. Okay. Nasze ciasto już jest w piekarniku. A my zabieramy się do robienia masy. Rodzynki przekładamy do naszego pojemniczka. Odrobinę soku z cytryny. Uwaga na pestki, żeby nie wpadły. To ja zaraz wyciągnę. Jest jedna. Będziemy wyławiać. O. I starte jabłko. Całość blenderem. Kilka minut. Gotowe. Super. Czyli masę mamy gotową, tak? Masa jest gotowa. Możemy przynieść nasze ciastka. Ciasto. Kochane przedszkolaki, nasze ciasto się już upiekło, już wystygło. I zabieramy się do nakładania masy. Tak. Odrobinę na jedno jajeczko. I na drugie. Super. Oj, chyba za dużo. No nic, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I słuchajcie, przechodzimy do najfajniejszej części, czyli do dekorowania naszych pisanek. Tak. Obwódkę z naszych kółeczek, którą tutaj sobie zrobiliśmy. Właśnie po to, aby ta nasza masa nam nie wypłynęła. Super. Jest? Jest. To co? Ja biorę kolorowe kuleczki. Czy można w formie pisanek dekorować. Płatki migdałowe. Orzechy. Wysypiemy sobie tutaj. Tak jest. Żeby zobaczyć różne rodzaje. No. To teraz ja bym sobie troszeczkę wzięła migdałków. Zobaczcie, że podczas tego gotowania cały czas z panią Majką się super bawimy. Dlatego zachęcamy, żebyście robili też tak z waszymi rodzicami. Hop. Dodatki mogą być różne. Jeśli macie w domu rodzynki, inne owoce suszone, tak samo mogą trafić na wasze kolorowe pisanki. Orzeszki. I płatki jeszcze. Okej. Okay. Moja gotowa. Moja też już gotowa. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają i na pewno będą ozdobą na waszym stole. A ja myślę, że byśmy się pokusiły i spróbowały, prawda? Koniecznie. Tak jest. O, zobaczcie, jakie ciasto jest kruchutkie. Bardzo kruche. Pyszne. Super. Możemy włożyć też do lodówki albo zostawić na następny dzień i wtedy masa z ciastem kruchym nam idealnie będzie wtedy, aż tak powiem, połączy i będzie idealnie smakować. Słuchajcie, ciasto jest naprawdę pyszne. Było przy tym naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnej zabawy. A my cóż, życzymy wam smacznego, prawda? Tak, i wesołych świąt. Tak jest. Wspaniałej zabawy przy gotowaniu.